Hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. W dzisiejszym filmie chciałam Was zaprosić na przedstawienie Wam moich 5 ulubionych zabaw, które uwielbiam wykonywać razem z moim 2-letnim synkiem Arnoldem. Zainteresowany? Zainteresowana? No to co? Lecimy od razu z tematem. Większość tych zabaw, które Wam przedstawię, to są takie zabawy. Mój pies tutaj jest obok, więc będziecie go najprawdopodobniej słyszeć. Jak sobie tupka swoimi pazurkami po panelach, więc wybaczcie za to. Wszystkie te zabawy, które Wam dzisiaj przedstawię, to są też takie zabawy, które można swobodnie i spokojnie wykonać w domu. To nie są takie zabawy na zewnątrz, które również uwielbiamy robić, ale to są zabawy, które wykonujemy i robimy razem w domu. Można je oczywiście połączyć z wychodzeniem na zewnątrz i o tym Wam za chwileczkę powiem. Natomiast wszystkie na pewno możecie je wykonywać w domu. Pierwszą zabawą są puzzle. Wiadomo, że wiele rzeczy zależy od tego, na jakim etapie rozwoju Wasze dzieci są. Ten okres od 0 do 3 roku życia jest takim okresem, gdzie nie wszystkie dzieci idą dokładnie tą samą ścieżką. Aczkolwiek, szczerze powiedziawszy, w późniejszym okresie również nie wszystkie dzieci idą tą samą ścieżką, bo jedne znajdują pasję w jednym temacie, a inne w innym temacie. Z jednych przedmiotów są lepsze, a z drugich są gorsze. Więc takie wrzucanie wszystkich dzieci za każdym razem do tego samego jednego worka jest trochę nie na miejscu. Ja chciałam Wam pokazać puzzle, które Arnoldinho swobodnie już wykonuje. To są puzzle dwuelementowe. Na chwilę obecną ze mną układa puzzle 4 i 9-elementowe. Z tymi 9-elementowymi ma delikatne problemy. Te 4-elementowe widzę, że mu idą coraz sprawniej. Natomiast te jak ma, to on beze mnie jest je w stanie ułożyć. I to są puzzle, które są, pochodzą z firmy. Nie wiem, bo my je akurat dostaliśmy w spadku, za co bardzo dziękuję, ale to jest, nie wiem czy to jest firma. Czuczu bynajmniej jest z tyłu napisane. I to są najprostsze puzzle, jakiekolwiek mogą być, które przedstawiają górę i dół danego zwierzątka, jak tutaj jest właśnie konik. Też mam dla Was malutką wskazówkę, jeżeli chodzi o rozkładanie jakichkolwiek gier czy puzzli, to żeby na samym początku, jak dziecko jeszcze nie wie, o co w danej grze albo w danej układance chodzi, to żeby nie rozkładać mu wszystkich naraz, na przykład jak tu są te puzzle dwuelementowe, których jest razem jest w sumie 20 puzzli, w których właśnie można ułożyć te 10 zwierzątek, tylko na przykład dziecku dać 4 puzzle, z których będzie można ułożyć 2 zwierzątka i później systematycznie to zwiększać. Jak widzicie, że sobie radzi już z tymi 4 puzzlami i układa je idealnie, to potem dodać mu kolejne 2 puzzle, kolejne 2 puzzle i kolejne 2 puzzle. Nie wrzucać dziecka od razu tak na głęboką wodę, jeżeli ma trudności. Jeżeli Wasze dziecko na przykład będzie miało trudność w tym, żeby zacząć układać te puzzle, albo też widzicie, że w ogóle nie jest zainteresowany tymi puzzlami, bo możliwe, że w jego głowie takie rozłożenie 20 elementów to jest po prostu taki totalny chaos, więc nie wie, na czym się ma skoncentrować. A jak będzie miało 4 elementy, to może dużo łatwiej będzie mu dojść do tego, co z tym ma zrobić. Drugą rzeczą, o której Wam powiem, to jest tutaj, podglądam oczywiście, ja z moim kochanym zeszycikiem, to jest nauka przedmiotów, które znajdują się w domu. Wszystkich przedmiotów, które macie w swoim domu, w swoich mieszkaniach, w swoich pokojach, w łazience i w kuchni. Wszystkie przedmioty po prostu po kolei, żeby pokazywać i nazywać i żeby pokazywać przede wszystkim palcem i potem, żeby Wam dziecko pokazywało ten dany przedmiot, a jak już w ogóle będzie powtarzało nazwę tego przedmiotu, to jest totalny super. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale widzę, że Arnoldinho swobodnie pokazuje mi palcem te przedmioty, których go nauczę. I też co ja bardzo lubię robić razem z Arnim, to jest to, żeby mu pokazywać, jak te przedmioty funkcjonują, jak na przykład obsługa blendera, to mi pomaga naciskać guziki, czy też obsługa pralki, to samo, pomaga mi naciskać guziki, otwieranie, zamykanie drzwiczek do pralki, albo wysuwanie i wsuwanie tej szuflady, gdzie się podaje detergenty. I tak ze wszystkimi rzeczami, które są w mieszkaniu, bardzo fajnie jest robić. Ja też wolę robić coś takiego stopniowo, nie, że pokazuję mu wszystko naraz, tylko jak widzę, że jakąś rzecz już opanuje,
Teraz na przykład jesteśmy na etapie stół i krzesła. Pokazywanie stołu i krzeseł. Jak już widzę, że ma taką świadomość, że on podchodzi do tego stołu i go pokazuje. I nie tylko pokaże ten stół, ale też pokaże mi ten drugi stół. Więc widzę, że już ma taką większą świadomość tego, co to słowo znaczy, to dopiero wtedy wprowadzam mu następne nowe słowo. Oczywiście nie wszystkie musicie tak robić. Możliwe, że wasze dzieci funkcjonują inaczej, bo wy jako mamy najlepiej znacie swoje dzieci i najlepiej wiecie, w którym momencie co należy wprowadzać. Następną rzeczą jest coś, do czego jestem dodatkowo przygotowana z książką, którą jak widać po zdartej okładce namiętnie używamy. I następną właśnie grą rozwojową to jest to, żeby pokazywać rzeczy, które znajdują się w książce, które są położone na płasko. One nie są namacalne, ale one znajdują się w książce, tak, jak na przykład, bardzo prosty przykład. Tutaj jest pies i ja Arnie go uczę, że to jest pies, ale to jest pies w książce. Natomiast pokazuję mu też, albo bawimy się, żeby on poszedł poszukać pieska. I albo pokazuje mi na żywego psa, bo mamy psa w domu, wtedy mu mówię, że to jest pies żywy, to jest pies prawdziwy, że to jest stworzenie. I też kolejną bardzo fajną rzeczą jest pokazanie mu kolejnej wersji tego psa, który znajduje się w książce. To jest pies plastikowy, piesek plastikowy. Więc jest pies w książce, jest pies plastikowy, jest pies jako stworzenie. I też może być na przykład pies jako forma pluszaka. Więc ten pies, który jest w książce, może mieć 10 tysięcy różnych odsłon. Oczywiście 10 tysięcy to może przesadziłam, ale może mieć wiele odsłon i żeby on nie kojarzył psa jako czegoś, co jest tylko i wyłącznie, wiecie, na papierze. Tylko, że ten pies może się również znajdować w rzeczywistości. I podobnie też właśnie ze wszystkimi innymi rzeczami, które są w książce. Ja Arniemu akurat mówię, tak, że to jest, powiedzmy, jabłko, ale to jest jabłko narysowane, to jest jabłko nieprawdziwe. I potem idziemy do kuchni i pokazuję mu prawdziwe jabłko, tak? Takie, które można zjeść. Albo pokazywanie zwierzątka, które znajduje się w książce, potem pokazywanie tak samo jak z psem. Tego zwierzątka w postaci plastikowej i następnie tutaj właśnie chciałam połączyć wyjście na zewnątrz, znalezienie miejsca, w którym znajdują się konie, albo krowy, albo kozy. Są też specjalne parki zabaw. My właśnie się wybieramy do takiego parku zabaw, który znajduje się niedaleko nas i tam jest pełno zwierzątek i się normalnie nie mogę już doczekać i mam nadzieję też, że będziemy mieć pogodę. I zoo na przykład byłoby tutaj świetną opcją, świetnym rozwiązaniem, żeby właśnie to, co widzimy na płasko, można było przełożyć na obiekty trójwymiarowe, obiekty, które też oddychają, które mają uczucia, które odczuwają ból, które odczuwają cierpienie, które się cieszą merdając ogonem, więc są wtedy żywymi stworzeniami. Czwartą bardzo fajną rzeczą jest to, żeby budować tory i to ma być forma jezdni. Znowu przekładam mu zabawę na coś, co jest w rzeczywistości, czyli mamy drogę, czyli mamy chodniki w rzeczywistości i też od razu uczę go czegoś takiego, że funkcjonujemy i żyjemy w Polsce, gdzie jest ruch prawostronny. Więc jak już mu pokazuję, że tym torem jedzie samochodzik, to on nie jedzie środkiem, chociaż też się zdarza, to jest 2 lata. Ale według mnie im wcześniej się takich rzeczy uczy dzieci, tym potem jest im to łatwiej zrozumieć. Taką ja mam logikę, więc pokazuję mu po prostu, jak się jedzie z prawej strony i potem wraca też z prawej strony. Więc to też jest taka forma zabawy, ale też połączonej z rozwojem. I ostatnią, piątą rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, jest to, żeby bawić się sprzątając razem. Więc uczenie dziecka od samego początku. Arniemu, powiem wam, to doskonale idzie. Są takie momenty, w których marudzi, ale to marudzenie szybko dosyć ustaje
i jest w stanie pomóc mi posprzątać albo zabawki, bo też uczę go czegoś takiego, że jak chcę wyciągnąć kolejne puzzle albo kolejną układankę, to najpierw musimy tą pierwszą układankę posprzątać, żeby móc otworzyć następną. To samo jest z zabawkami. Jak bawi się zwierzątkami, to się bawi zwierzątkami. Jak chce się bawić autkami, to najpierw zwierzątka musimy posprzątać. I tak ze wszystkimi jego zabawkami. A jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie pozazabawkowe, takie funkcjonowanie codzienne, to na przykład jak Arnold myje zęby, to znaczy ja mu myję zęby, chociaż on też czasami chwyta za tą szczoteczkę, ale tak prawdziwie to ja mu myję zęby, ja tego pilnuję bynajmniej, rano i wieczorem, to zawsze mu mówię po skończeniu mycia zębów, że ma wziąć tą szczoteczkę i wsadzić ją do umywalki. I nieważne, w którym miejscu myję mu te zęby, bo nieraz jest to albo w kuchni, najczęściej jest to w łóżku, ale jak nie jesteśmy w łazience, to właśnie mu mówię, tutaj masz szczoteczkę, idź ją odłóż do łazienki. I on idzie i odkłada. Ja jestem normalnie z niego taka dumna przez to. I na sam koniec przybijamy sobie piątki, bijemy brawo, robimy żółwiki. Więc to jest też takie, mam nadzieję, dla niego taka gratyfikacja. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo szybki, bardzo krótki. Mam nadzieję, że był w jakikolwiek sposób dla Was pomocny. Jeżeli Wy macie jakiekolwiek fajne zabawy dla dwula, to bardzo chętnie ich wysłucham. Skomentujcie ten film pod spodem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dwulatków, no bo to jest taki obszar i zakres, który w tym momencie mam, ale jeżeli macie też starsze dzieci, to ja bardzo chętnie wysłucham wszystkich rad, opinii, bo to się nam wszystkim mamom może przydać już w niedługim czasie. No i co? Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi łapkę w górze, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa, kochana, to zapraszam Cię do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje Cię o nowych vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu albo też w filmie. Pa, kochani wspaniali. Bye!